Witajcie, kochani. Ja przepraszam, że w takiej pozycji, że tutaj na siedząco przed Wami, ale zrobiłem sobie taką chwilę przerwy. Zresztą niedawno wróciłem od załatwiania swoich spraw. No dziś mam taki bardzo napięty grafik. Mam wiele spraw do załatwienia. A oprócz tego no, mam mnóstwo pracy, tak jak wiecie. W ubiegłym tygodniu no, nie udało mi się czegoś więcej nagrać. Zresztą pogoda pewnie będzie słychać, że powiewa wiatr. No w tej chwili już tak się zrobiło troszeczkę fajniej, bo wczoraj to po prostu chciałem wczoraj wyjść coś nagrać, ale niestety i rano troszeczkę popadało. Nie spadło go dużo, około litra, więc jest nadal sucho. Dziś miało znowu padać, wczoraj miało padać z przerwami cały dzień. No, spadło troszeczkę rano deszczu, za co i tak jestem wdzięczny. No dzisiaj też od rana miało od 8 do 12 miało padać. No niestety rano otwieram oczy, spoglądam na aplikację, okazuje się, że deszczu przynajmniej przez najbliższe 14 dni nie nadają, więc kolejny miesiąc, za chwilę będziemy mieli sierpień, kolejny miesiąc będzie suchy, teraz taki wiatr, wszystko wywiewa, to co spadło, to już lodu nie ma, no ale nie chcę się użalać, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku, jednych zalewa, drudzy w ogóle nie mają, więc wszyscy jedziemy na jednym wózku. Ale chciałem coś dla Was, coś nagrać, tak żeby nie było, że się nie odzywam. Mam sporo pracy, tak jak mówiłem. Zbieram ogórki, zbieram jeszcze troszkę mam pomidorów. No i tutaj, znaczy może inaczej, zbieram pomidory i mam troszeczkę ogórków, bo chciałem powiedzieć odwrotnie. No i tak chcę tutaj Wam pokazać, że mam takie, powiedzmy to, trzy, jeżeli chodzi o pomidory, to trzy takie wiodące odmiany. Nazwać ich nie potrafię, ponieważ to gdzieś to mi się te nazwy, które miałem zapisane, torebki, z których wysiewałem, gdzieś mi się zapodziały, ale to jest coś takiego. To są takie bardziej w malinowy wpadające, więc one nawet jeszcze takie zielone na krzakach to już są miękkie, więc bardzo dobre na przetwory. To też o właśnie taki owoc. Po kolorze widać, że one mają właśnie taki bardziej bordowy kolor. No i drugą odmianą to jest ta, to jest prawdopodobnie kmicic, bo ja tutaj sobie szukałem właśnie takiej odmiany. Owoce nie są duże, takie mniejsze, ale są i większe, tak? I też one mają, odłożę ten, mają też taką barwę zbliżoną do tej trzeciej odmiany. Ta jest taka, jak cytrynka to wygląda, ma takie zakończenie, jest też taka owalna, jak jajko, z takim wypustkiem właśnie. No i ta kmicic, właśnie szukałem takiej odmiany, żeby mi się nadawała dobrze do na koncentrat, bo chcę jakiś koncentrat zrobić, może coś, jakiś ketchup, tak jak mówiłem, coś będę na tym myślał, także dzisiaj postaram się właśnie pochylić nad tym tematem, bo mam jeszcze sałatki do zrobienia, wielowarzywne. Sałatki będę robił właśnie bardzo podobne do tych, które robiłem w ubiegłym roku, aczkolwiek no tutaj się bardziej muszę dostosować do tych warzyw, które obecnie mam, bo nie chcę tam dokupywać sobie czegoś, bo to nie o to chodzi. Więc no, muszę się po prostu przystosować do tego, co mam, więc na nowo będę sobie komponował, aczkolwiek jakoś tam baza zostanie taka, która była. Także no tutaj tych sałatek troszeczkę będę robił, no i tutaj pomidorki jak najbardziej, tak, no ogórki też jeszcze coś tam jest, myślę, że jeszcze ze 2-3 podebrania będą. Mam wysiane, słuchajcie, zrobiłem taki eksperyment, no czytam gdzieś tam w jakichś czasopismach poświęconych ogrodnictwu, że można siać ogórki, ale gdzieś tam chyba do początku lipca, więc to jest o te 2-3 tygodnie za późno. Tutaj jak za mną są, powysiały mi się właśnie te ogórki, ja będę chciał je przesadzić. Ktoś mi pisał, że się nie przesadza ogórków. Zobaczymy, jak też ktoś pisał, że nie powinno się sadzić razem pomidorów z ogórkami, a u mnie, zobaczcie, jak się mają. Jedne połączyły się z drugimi, nic się nie dzieje, póki co. Wygląda to, jak wygląda. I tutaj też taki strzał, jeżeli chodzi o te ogórki, jeszcze parę słów na temat tego, dlaczego się zdecydowałem. Po pierwsze,
te na ogrodzie już mi zaczęło trafiać, zaraza, czy co tamkolwiek. No pewnie gdyby było bardziej mokro, jak jest teraz, to pewnie byłoby po ogórkach. Także tu takie szczęście w nieszczęściu, że no jest tego deszczu mniej, w ogóle praktycznie go nie ma. Wiem, jak troszeczkę wcześniej padało, to z deszczu na deszcz ta sytuacja, ten wygląd ogórków był coraz gorszy. W tej chwili jakby się to wszystko zahamowało, ja pryskałem dwa razy drożdżami. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie, jak nie będzie wiało, to coś sobie spryskam, i pomidory właśnie i ogórki. Ale wracając do tematu ogórków, dlaczego zdecydowałem się wysiać o tej porze? Słuchajcie, widzę, jak te mi po prostu szybko ruszyły, niedawno się wysiały, poszły, już za chwilę będą kwitły, bardzo szybko to przebiegło, więc tutaj pamiętam dawne czasy, kiedy jeszcze wszystko było w miarę normalne, lata 80., 90., kiedy to było jeszcze bardziej normalne, ogórki były do pierwszych mrozów, czyli wrzesień, październik, były ogórki, jeszcze się zbierało, właśnie wyglądały tak jak te moje teraz w lipcu, we wrześniu tak one wyglądały, więc będę chciał właśnie pójść w tym kierunku. Dużo tych ogórków nie wysiałem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tutaj jeżeli chodzi o, bo pewnie już się zaczęły chłodne noce, jeżeli chodzi tu o to, to po prostu będę troszeczkę chciał popracować nad tym i można się zabezpieczyć na przykład agrowłókniną, więc ja sobie je tutaj w te doniczki torfowe wysiałem, one zaczynają już mi wychodzić, więc ja sobie je poprzesadzam, przykryję agrowłókniną, no i zobaczymy, co się będzie działo. Być może będę na dzień odkrywał, żeby jednak one dostały tego słońca, fotosynteza, te sprawy, no musi być, więc słońce tu jest potrzebne, dwutlenek węgla też jest potrzebny do fotosyntezy. To, co, o co tak dzisiaj ci pseudoekolodzy walczą, żeby zredukować emisję dwutlenku węgla, może wiele z was wie, ale jeżeli chodzi tu o różnego rodzaju procesy, to do też prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, funkcjonowania generalnie roślin, potrzebny jest również dwutlenek węgla. Czyli tutaj natura doskonale to wszystko powiązała, połączyła, więc dwutlenek węgla jest potrzebny i jeżeli spadnie poniżej 2,5%, to ta fotosynteza zostanie po prostu zaburzona, zachwiana. No to nie będzie miało dobrego wpływu na przyrodę. A co w efekcie doprowadzi do tego, że zacznie się głód, skoro rośliny nie będą się rozwijały. No i tutaj myślę, że no chyba, że jakaś będzie produkcja roślin gdzieś tam w laboratoriach, ale to też będą musieli do prawidłowego rozwoju dodawać dwutlenek węgla, żeby się rośliny rozwijały. Tak więc to skłoniło mnie do tego, właśnie ta sytuacja sprzed kilkunastu lat, do tego, żeby no teraz postawić na wysianie ogórków. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, jak to mówią niektórzy. Ja szampana zamiaru nie mam pić, ale no chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Najwyżej stracę coś tam, trochę mojej pracy, trochę czasu, którego mam niewiele, ale no czego się nie robi. Po to, żeby po prostu... Ja też może jeszcze dwa słowa, że no wychodzę też z tego założenia, że sezon sezonowy jest nierówny. No w tym roku można powiedzieć, że są jakieś anomalie pogodowe. Pewne rzeczy się pojawiają być może pierwszy raz, a przynajmniej tutaj za naszej świadomości. Pewne rzeczy pojawiają się sporadycznie i za każdym razem musimy te nasze zabiegi, to nasze podejście podporządkować właśnie zaistniałej sytuacji. Nie da się do końca tego wszystkiego przewidzieć. Ja zakupiłem sobie sączki w ubiegłym roku, a nie starczyło mi po prostu czasu. No i mam problem z dostarczeniem wody. No, tej wody jest mało, to wszystko tutaj wysycha, obniża się poziom wód. Też tutaj wywiercenie studni też może niewiele się zdać, ponieważ no jeżeli wszyscy zaczniemy korzystać z tej wody, która jest niedostarczana. I właśnie tu jeszcze a propos wody. Słuchajcie,
Nie potrafię tego zrozumieć. Jestem tylko prostym człowiekiem. Przepraszam, że ja tak się bawię tymi pomidorami, ale są fajne w dotyku i są moje. Są ekologiczne, więc chyba myślę, że nic się nie stanie. A jak się pięknie błyszczą i nie dodawany jest żaden specyfik do konserwacji, pięknie wyglądają, prawda? Ale tutaj, jeżeli chodzi o te opady, nie potrafię tego zrozumieć. Kula ziemska składa się w 2/3 z wody. To są morza, oceany, rzeki. 2/3. 1/3 jest tylko ląd, suchy ląd. Czyli tej powierzchni do parowania jest 2 razy więcej niż tej powierzchni, na której ta woda powinna się skroplić, spaść razem w postaci deszczu. No, co prawda pada też tam gdzieś może nad morzami, nad tymi akwenami wodnymi, ale też pada gdzieś tutaj na ziemię. I teraz nie potrafię tego zrozumieć. Dlaczego te opady tak są zróżnicowane? No bo ta woda, która wyparuje, no musi w jakiś sposób wrócić. To jest obiekt zamknięty. Musi w jakiś sposób wrócić. Ona nie idzie gdzieś tam w kosmos. Więc jak to się dzieje? Czy ktoś się bawi tą pogodą, steruje tą pogodą i co się dzieje z tą wodą, z tym deszczem, który no musi spaść? No to jest dla mnie taka zagadka i nie potrafię tego rozszyfrować. W którą stronę to wszystko idzie i gdzie idzie? Przede wszystkim gdzie idzie, bo to, że gdzieś tam idzie, no to my wszyscy rozumiemy, ale pytanie brzmi gdzie? Także tak by to wyglądało z mojej strony. Dobra, słuchajcie, kochani, ja uciekam, kończę już to krótkie nagranie. No, chciałem się tylko tak z wami dziś podzielić tym, co się u mnie dzieje. Jest wszystko w porządku, poza tym, że nie ma deszczu, ale też tam czytam gdzieś komentarze. To ktoś u Reni ostatnio napisał z Podkarpacia, że oddaj nam ten deszcz. No słuchajcie, dziwna rzecz, prawda? Tyle jest wód, tyle oceanów, tyle tej wody paruje. I gdzie ona ucieka? To jest zaskakujące. Dobra, słuchajcie, to jeszcze raz uciekam. Życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę wam pogody ducha, pozytywnego podejścia. No i przede wszystkim chyba powinniśmy się nad wieloma rzeczami poważnie zastanowić i podjąć jakieś decyzje, w którym kierunku pójść. Robić tak, jak było kiedyś. I wrócić do tej normalności, a to się wiąże też z pewnymi zmianami, gdzieś tam u góry, czy poddawać się woli jednostek i czekać na najgorsze, no bo chyba tak należałoby to powiedzieć. No ale nie chcę tutaj nikogo straszyć, nie chcę negatywnie nastrajać. Cały czas powtarzam, pozytywne nastawienie, pozytywne podejście, pozytywne myślenie. Może coś wymyślimy pozytywnego. To dziękuję wam za uwagę, za poświęcony czas, za wyrozumiałość przede wszystkim, no i za te wszystkie mądre komentarze, które piszecie. Także bardzo wam wszystkim dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego razu.